już widać, ale jestem Technika, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem słuchajcie, napiszemy sobie plugin na AutoMessage. Będzie nam automatycznie wysyłał po prostu wiadomości, z tym, że będziemy mogli sobie ustawić w konfiguracji, co ile chcemy mieć wysyłane wiadomości, jaki chcemy mieć prefiks przed każdą wiadomością, czyli jak na przykład pisze Wam na przykład najpierw nazwa serwera, czyli Nether Core załóżmy, potem jest coś tam, jakaś spacja, potem jest wiadomość, czyli na przykład Discord serwera to taki i taki, więc no. Zróbcie sobie dwie klasy, system i main, tutaj macie takie początek standardowy, będziemy to robili z configiem, więc getconfig i saveconfig będzie. I teraz co piszemy sobie spis w systemie? Napiszemy sobie public static void start. Pamiętajcie, że mamy też static plugin, bo potem będziemy tego używać w main. I słuchajcie, od razu można sobie wpisać do main system start. I po prostu przy każdym włączeniu coś nam się zrobi. Czekajcie. Nie wiem, o co chodzi. Chyba po prostu nic nie napisałem w środku. O, nie, nie. Dobra, wszystko jest ok. Czyli od razu przy włączeniu będą nam się wysyłały wiadomości z AutoMessage'a. I teraz tu sobie napiszemy wszystko. New Backkit Runable. Czyli będzie, to jest takie, trzeba będzie to zaimportować. To jest właśnie coś, co będzie odpowiadało za to, co ile coś będzie wysłane. I zawsze w takim runable trzeba będzie zrobić coś takiego jak run. I tu będzie ta cała metoda, która będzie się wykonywać. Co tam jakiś czas ustałem w configu. To napiszemy sobie run task timer plugin, dobrze, delay i tu będzie 20L i razy 20 tików to jest 1 sekunda, razy plugin getconfig getInt i time, weźmy sobie i tutaj to samo, czyli 20 razy plugin getconfig getTime. I zakończymy. Ok, i teraz trzeba sobie też napisać w run. A jeszcze wcześniej int i równa się 0. Będziemy jakby z listy wczytywali wiadomości. I list string messages równa się plugin getconfig getStringList. Get string list i messages. Okay. Importujemy list Java until. Co robimy dalej? String prefix. Równa się plugin get config get string prefix. Czyli będzie taki prefix, który będzie się pojawiał zawsze przed każdą wiadomością. Co sobie piszemy dalej, jeżeli teraz tak, tu mamy tą listę i będziemy brać jakiś jak to się nazywa? Jak mamy listę, będziemy brać któryś numerowany element z tej listy, czyli jeżeli i jest mniejsze od messages size to jest int, czyli wielkość, czyli jak mamy wczytane trzy wiadomości, to jeżeli i jest 0,1,2 tak, takie coś, jeżeli jest mniejsze, to wtedy dla wszystkich graczy players back i get online players importujemy tu i players send message chat color translate i piszemy sobie prefix plus spacja plus messages get i, czyli to będzie numer wiadomości i co każdy taki numer wiadomości
będzie się dodawało i plus plus. Czyli w końcu będzie tak, że najpierw weźmiemy sobie tą zerową wiadomość, czyli pierwszą, potem drugą, potem trzecią wiadomość. A jeżeli oczywiście w całej weźmiemy trzecią wiadomość, to za kolejnym razem i nie będzie mniejsza od wielkości tej listy. Będzie tutaj będzie 3 i lista będzie 3, więc musiało to być równe, a tu jest jeżeli i jest mniejsze. Więc w innym wypadku, jeżeli i jest większe albo równe tego messages size, to i ustawimy sobie na 0, przez co wiadomości będą mogły się dalej wysyłać automatycznie. I tutaj zapomniałem dać public void run. Bo to jest kolejna metoda w metodzie, tak jakby. Tak to wygląda. Pokażę wam plugin YAML. Tak to wygląda. I tak wygląda config. Ja sobie ustawiłem, że to będzie co 5 sekund będzie się wysyłała wiadomość. Czyli odstęp pomiędzy wysłanymi wiadomościami to będzie 5 sekund. Prefix taki i tu lista wiadomości. Jak chcecie kolejną wiadomość, to dodajcie sobie tak. Tutaj kolejna i tak dalej. Ja mam już 3 sobie takie ładne ustawione, więc ja to eksportuję i zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda na serwerze. Ok, więc ja już jestem na serwerze. Zaraz powinny się wyświetlać wiadomości. O, już pierwsza się wyświetliła. Kolejna. No 5 sekund to jest strasznie, to bardzo szybko się wyświetlały takie wiadomości, jak będzie co 5 sekund. Widzicie, 3 różne się wyświetliły i teraz pewnie strona serwera na Dercore.pl znowu się wyświetli zaraz. Strona serwera na Dercore.pl, tak to wygląda. Czyli ciągle się wyświetla wiadomość jakaś. No ja tam wam radzę ustawić to na, nie wiem, 3 minuty, żeby co 3 minuty się ustawiało. Ja chciałem dać na 5, żeby po prostu tu długo nie czekać. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, no i cześć!